Cześć, siemaszku, z tej strony Pekę. Dawno nie było Clash Royale, dawno nie było tej gry, tak więc dzisiaj taki mini opening, żeby na start, żebym tutaj, wiadomo, znowu się wciągnął w tę grę. Tak więc zaczynam oczywiście od free chestów. No tutaj nie oczekuję niczego fajnego, fajnie, żeby troszeczkę dzisiaj tych szmaragdzików pozdobywać, no bo jednak chcę legendary często otworzyć, ale tu mam jakiegoś Tombstone'a i Barbariansy, no to w sumie taki, no te Barbariansy może się przydadzą, bo w sumie całkiem nimi mi się spoko gra. Teraz mamy Goldzika. Mamy dwa gemsy, więc całkiem spoko. No to mi się nie przyda za bardzo. To mi się też nie przyda, bo tym nie gram. Mamy oczywiście jeszcze Clan Chesta, którego na końcu otworzymy. Na końcu od razu. Na końcu otwieramy takie fajne rzeczy. Bo po prostu tak, okej, okay, dalej Tombstone. Chociaż z Tombstone'em nie gram, więc no w sumie mówię tak. No nie, niezbyt mi się przyda. Bacy jak zawsze. I najgorsza karta, czyli moim zdaniem najgorsza karta Tesla. To znaczy, że nie jest nieprzydatna oczywiście. Nie mówię, że jest nieprzydatna, tylko mówię, że jest moim zdaniem najgorsza. Dart Goblin i o, okej, okay, te się przydadzą. Spirit Goblinsy, całkiem nieźle. Mamy jeszcze Golden Chesta do otworzenia. I tu mamy 4 karty. Może tu coś ciekawego będzie. Okej, okay, to raczej nie będzie 3 miliony. Dobra, to będzie tylko rare. No łacha. I to jeszcze 3 muszkieterki, o Boże. Dlaczego? Powiedzcie mi dlaczego. Słuchajcie, tak już pomijając teraz tutaj kwestię tego, że nie robiłem długo odcinków z tego, to przez 2-3 tygodnie kompletnie z tych Clan Chestów mi leci gówno, więc no nie spodziewam się, że tutaj coś fajnego dostanę. Goldzik jak zawsze jest spoko, Mega Minion, Tesla, ta karta mi po prostu prześladuje, Tombstone. Będzie legenda? Nie będzie. No właśnie. To jest po prostu, prześladuje mnie ten pech tego Clan Chesta. Gram od chyba już od 4 miesięcy i żadnego Clan Chesta, chociaż były 10 na 10, nie dostałem jeszcze legendy. Naprawdę. Już z Free Chesta dostałem ostatnio legendę, dostałem ostatnio z Free Chesta. Co ja dostałem ostatnio z Free Chesta? Tego Ice Wizarda, zaraz wam pokażę. O. Tego pana dostałem ostatnio z Free Chesta, jakieś 2 tygodnie temu. Tak więc wiecie co? Ja sobie zagram moim ulubionym chyba deckiem, który jest w sumie takim cyklem z Mortarem, tak? Jeżeli ktoś chce, to bez problemu może nim zagrać, no bo wiecie, to jest taki spokojny deck. Nie trzeba wcale umieć tak bardzo nim grać, trzeba po prostu dobrze timować tylko. Okej, okay, właśnie. Coś, co mnie tutaj zaraz może zabić. Przede wszystkim tutaj głównym naszym przyjacielem jest Mortar, który napierdziela wieże niż poszalały. Mogę go zrobić już na 11 level, tylko brakuje mi troszeczkę golda, co mnie bardzo niestety boli. Okej, dobra. Dobra, dobiegnie do wieży, ale trudno. Nie będę tutaj poświęcał strzałek za te 200 punktów HP, to tak bez sensu trochę. Okej. Poczekamy na to, bo on pewnie teraz będzie miał jakiegoś... Okej, nie ma. Ciekawe. Ciekawe, że nie ma tego... Nie ma, jak to się nazywa, żadnego zapa czy loga. Loga w sumie puścił, nie? Więc prawdopodobnie zapa nie gra. A my w tym czasie właśnie przebiegniemy się na drugą stronę z Mortarem. O to chodzi w tym deku, tak? Okej, strzałki. No nie, nawet nie musiałem, bo Mortar sam czyścił te szkieletki. Tak więc, tak jak mówię, to jest taki mini też troszeczkę poradnik, jak ktoś chce tym grać dekiem. Bo on jest naprawdę przyjemny i nie jest taki trudny do ogrania, tak? Tak przynajmniej jest moim zdaniem, patrzcie, no... Gram na arenie, no, mam 2800 pucharków, a tutaj widzicie, no z tym gościem wcale tak trudno nie jest. Zaraz praktycznie się rozłoży. Patrzcie, on teraz tamtej strony leci atak i ja teraz tu wystawiam Mortara. I gość musi tam reagować i zaraz tutaj dostanie... może troszeczkę za wcześnie wyrzuciłem tego Mortara, ale trudno. I gość zaraz tutaj dostanie kolejne strzały z Mortara. O, dziękuję za subskrypcję. Zasubskrybował mnie Żmija Gaming YouTube, tak więc pozdrawiam kolego serdecznie. Ma loga, więc no trudno, ale muszę zabić tego. Loga. No właśnie, ma loga. Ale teraz oto wystawiam archerki, właśnie to też jest fajne, że wystawiam archerki, a jednak ten knight jednak troszeczkę tankuje tych różnych rzeczy. Patrzcie, mamy strzałki, możemy dobić to na spokojnie, ale my się skupimy na razie na tej stronie. Dorzucimy sobie minion hordę, wiadomo, żeby tutaj nam kolega za bardzo nie poszalał. Okej, okay, niestety korzysta z tego, więc dobra, wystawmy tak. I bez problemu teraz wygramy sobie. I postawię Mortara na środku. Na środku, żeby tutaj też ochraniał, tak? Jakby zaraz ten wariat chciał z tej strony atakować.
Wiem, że może nie jestem jak najlepszym taktykiem. Okej, dobra, to też było głupie. Może nie jestem najlepszym taktykiem, no bo jednak mam tylko 2800 pucharków, więc nie musicie mnie słuchać, ale jak ktoś chce bić mniej więcej 2800-3000, to ja myślę, wydaje, że ten deck jest całkiem spoko. Patrzcie, mam teraz, mogę teraz tak puścić, ale po co? Ja sobie zagram po prostu tak, że... Bo w sumie puszczę. W sumie puszczę. No bo jednak nie oszukujmy się, tu i tak jak będę chciał to zniszczyć, jak będzie jakaś będzie kryzysowa sytuacja, a jednak chcę zgarnąć, chociaż w sumie i tak nie zgarnę dwóch koronek, co, o czym ja myślę? Po prostu kończę przeciwnika, jeszcze good game i na tym polega ten deck. Tak więc jak ktoś chce skupiać sobie deck, nie ma problemu, zatrzyma sobie, niech teraz, zaraz pokażę jeszcze raz, zatrzyma sobie, niech, dobra, zostaw ty mnie w spokoju. Zatrzymaj sobie tutaj teraz film, niech sobie skopiuję. Aktualnie jestem w trakcie robienia Szkieleton Army na level 4. Tak więc moim zdaniem do 3000 ten deck powinien działać. Mogę jeszcze raz pokazać z jakimś kompletnie innym przeciwnikiem, bo to wiecie, może być, że nie wiem, z tym akurat deckiem na przykład zawalczyło, tak? Z tym deckiem się akurat udało. A teraz pokażę, że jednak z innymi deckami też ten deck całkiem nieźle sobie powinien radzić. Są oczywiście deki, no, na które jednak no, jest trudno odpowiedzieć. Szczególnie z Royal Giantami, tak, one są bardzo, bardzo wkurzające, przynajmniej dla tego deku i to jest jednak, no często się tego nie da przeskoczyć jednak. A tak jak widzicie, patrzcie, mamy strzałki, możemy na wszystko praktycznie odpowiedzieć, tak? I ten Mortar jeszcze raz powinien uderzyć i po prostu, czekajcie, muszę trochę ściągnąć, bo nie chcę dostać 11 poziomowych tych, ojejku, Fire Spiritsów na wieżę. Ten sobie uderzy dwa razy miner, ale patrzcie, on kompletnie nic praktycznie nie robi. A zawsze też jest takie fajne tutaj combo, jeżeli chodzi o wykorzystanie dwóch kart. To ja zawsze Knight i te arczarki, tak? To nie jest może jakieś, wiecie, wyrafinowane te combo, nie? Żeby to nie było, że ja tam jestem jakiś specjalista, że to combo jest nie do powstrzymania, ale przy deckach, które mają loga, bardzo fajnie to się sprawdza, no ale tutaj właśnie widać, że znowu gram na Hograidera, który jest problematyczny dla nas, bo jednak tego nam Mortarka rozbija, tak? Tylko, że on tym, właśnie to jest też fajne, że z jednej strony rozbija tego Mortara, a z drugiej strony nie dochodzi do wieży, tak? Ten Hog Rider, czyli tak naprawdę założenia jego deku, no, nie do końca się sprawdzają. Tutaj na twarz wszystko przyjmiemy chyba, wszystko na twarz przyjmiemy Knightem. Jak widzimy, no, moim zdaniem ten deck jest naprawdę fajny, przyjemny, łatwy, przede wszystkim łatwy do grania, to jest bardzo ważne. Łatwy do grania, przynajmniej moim skromnym zdaniem. Naprawdę nie ma się co tutaj pochylać nad filozofią tego deku, bo to jest przeważnie, no, wylosuj Mortara i się obroń, tak? I spróbuj zabić przeciwnika, to jest jak w sumie w każdym deku. Taka odkrywca. I patrzcie, tu leci atak. Tutaj też atakuje. Może jeszcze raz? Super, jeszcze raz i patrzcie. I wieża przeciwnika zbita. Mamy zdecydowanie więcej HP nawet na jednej wieży niż na dwóch, więc... To nie jest naprawdę problem teraz już. Na chwilę się zatrzymałem. Kurde. Teraz będzie problem. Bo się ściąłem i on praktycznie mi zniszczył wieżę, więc musimy teraz tutaj wieżę rozwalić. Dobra. To powinno dać radę. Okej. Okay. Słuchajcie, niestety będę musiał chyba zagrać tak tym roketem, żeby być pewnym, że po prostu wygram tą grę, no bo jednak troszeczkę się zagapiłem, co nie jest... Takie dobre. Okej, okay, przewidział. Dobra, gramy tak. I w ostatniej chwili puścimy strzałki, żeby kolega się tutaj... żeby kolega myślał, o kurde. Strzałek nie mam, dobra, puścimy tak. Pyk. I koniec. Dobra, super, good game. On się skupił, myślał, że nie rozwalę tych, no ale... Zapomniał, że mam strzałki, tak? No, że ja mówię, nie jestem jakimś mega taktykiem, ale właśnie możemy sobie jeszcze otworzyć Crown Cześcika. Crown Cześcika sobie tutaj otworzymy, może coś ciekawego będzie. Raz mu poleciała legenda, w sumie nie wiem, czy raz, czy dwa razy. Ale raczej już teraz nie poleci. Okej, okay, będzie jakiś epic. No chętnie Balon albo... Okej, okay, Lightning. W sumie Lightning też się przyda, bo w jakimś tam deku chyba kiedyś grałem tego Lightninga. A, w tym, okej, okay, w tym gram Lightninga i jest całkiem spoko. Tak więc... Tak wygląda mój deck, jeżeli chodzi o wbijanie teraz 3000 puszek, czyli areny, o ile się nie mylę, 10, tak? 10. Tak jak mówię, ktoś chce, niech sobie skopiuje ten deck. Moim zdaniem jest mega fajny, mega, znaczy tak powiedzieć teraz prosty, mega taki, wiecie, przyjemny do gry.
praktycznie na większość deków, no jesteśmy w stanie odpowiedzieć, przynajmniej na tej arenie, bez wiadomo, tam, no jeżeli ktoś się trafi typu, nie wiem, tam Hogrider na 11 levelu, to raczej czas nie będziemy mieli. Tam się trafi, nie wiem, jakiś Royal Giant na 13 levelu. Szczególnie ktoś będzie wymaksowany, wiecie, tak, że na przykład tylko spada, żeby wbijać sobie te chesty. To wtedy raczej nie będziemy mieli szans, ale tak ogólnie na Lava Hound sobie radzi ten deck. Radzi sobie właśnie, widzicie, na deki z Hogiem, no bo jednak to, no tam porobiliśmy prawie gość, znaczy on nas prawie porobił, no bo się zagapiłem, ale moim zdaniem ten deck jest fajny. Ja już nie przedłużam, bo już 10 minut odcinek trwa. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, pamiętajcie o łapce w górze, tutaj gdzieś jest, na górze jest subskrypcja i jeszcze na tam zostawienie dzwoneczku, o tam. Tak więc dziękuję za oglądanie i pa, pa.